Zaimki dzierżawcze to nic innego jak określanie przynależności. Odpowiadają na pytanie czyj, czyja, czyje. Zaimki dzierżawcze nigdy nie występują przed rzeczownikami. Są używane, gdy wiemy o jaką rzecz, osobę lub zwierzę chodzi. Różnica między zaimkami dzierżawczymi a przymiotnikami dzierżawczymi. Zaimki dzierżawcze. Ta książka jest moja. This book is mine. Przymiotniki dzierżawcze. To jest moja książka. This is my book. Zaimki dzierżawcze. This book is mine. Przymiotniki dzierżawcze. This is my book. Dla liczby pojedynczej w pierwszej osobie. Mój, moja, moje, moich i tak dalej. Mine. Mine. Zaimek dzierżawczy zastępuje przymiotnik dzierżawczy plus rzeczownik. Czyli jeśli wiadomo, o jaką książkę chodzi, wystarczy nam powiedzieć: ona jest moja, it's mine, zamiast to jest moja książka, this is my book. To jest książka, ona jest moja. This is a book, it is mine. Mine zastępuje tu określenie my plus book. This is my book. Liczba pojedyncza, druga osoba. Twój, twoje, twoja, yours. Yours. To nie twoje biurko, twoje jest tam. This is not your desk, yours is over there. Trzecia osoba, jego, his. His. Pamiętaj, his występuje jako przymiotnik i zaimek dzierżawczy. Tak samo jest z its. To twój plecak? Nie, on jest jego. This is your backpack? No, it's his. Trzecia osoba, jej, hers. Hers. To nie twoje biurko, to biurko jest jej. This is not your desk. The desk is hers. Liczba pojedyncza, trzecia osoba. Jego, jej, its. It's. Kupiłem książkę, jej okładka jest cała przeźroczysta. I bought a book. Its cover is all transparent. Liczba mnoga, pierwsza osoba. Nasz, nasze, nasza. Ours. Ours. Tamte konie są nasze. These horses are ours. Liczba mnoga, druga osoba. Wasz, wasze, wasza. Yours. Yours występuje w liczbie pojedynczej i mnogiej. To jest pies. On jest wasz. This is a dog. It is yours. Liczba mnoga, trzecia osoba. Ich. Theirs. Theirs. Czy on, ona, to jest naprawdę ich? Is it really theirs? Is it really theirs? Widzisz ten samochód? On jest nasz. Can you see that car? It is ours. Więc pamiętaj, this is my car, przymiotnik dzierżawczy. This car is mine, zaimek dzierżawczy. Przymiotniki dzierżawcze zawsze występują z rzeczownikami, to znaczy moja książka na przykład, my book. Zatem zaimki dzierżawcze używamy zamiast rzeczownika. Ten samochód jest mój. This car is mine. W większości przypadków zaimki dzierżawcze występują na końcu zdania. To jest twój długopis, a tamten jest mój. This is your pen and that one is mine.
Na początku zdania jest your pen, czyli przymiotnik dzierżawczy z rzeczownikiem. Lecz dalej występuje jako samo mine, jako zaimek dzierżawczy, który jest użyty zamiast rzeczownika, to znaczy w tym przypadku my pen. Twój dom jest duży, ale mój jest dużo większy. Your house is big, but mine is much bigger. Więcej lekcji znajdziesz na kanale eLanguages. Subskrybując kanał, jesteś na bieżąco ze wszystkimi lekcjami. Kliknij też dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych lekcjach. Napisz komentarz, jaką chciałbyś lekcję w kolejnym filmie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, wszystkie linki w opisie. Dzięki za obejrzenie i cześć!